Rosjanie mieli obsesję na punkcie szpiegów, stąd w Związku Radzieckim istniały nawet 100-tysięczne miasta, które nie miały nazwy, tylko nazywały się na przykład K-286 albo W-715. Tak samo budując nową hutę, nie ponazywano dzielnic, tylko podzielono hutę na sektory A, B, C, D, a te literki dzielono na kolejne mniejsze, na A1, A2, A3. Dziś właściwie wszystkie te nazwy poginęły. Zachowały się tylko nazwy, takie jak na przykład B1, określające pewne osiedla, oraz dawne skróty nazw różnych budynków. Na przykład stoimy przed budynkiem, który nowochucianie nazywają DMR-em. Ta nazwa to skrót od Dom Młodego Robotnika. Niegdyś bowiem był to hotel robotniczy i tu także w tym budynku mieszkali rosyjscy inżynierowie budujący nową hutę. Przeznaczenie tego budynku było związane ze szkołą. Był to obiekt szkolny. Natomiast został on adoptowany dla potrzeb tego Domu Młodego Robotnika w fazie późniejszym. Ten dom został otwarty, o ile wiem, w październiku 1951 roku. Tutaj kwaterowano przede wszystkim młodych ludzi, którzy przychodzili do huty, którzy zdobywali zawód, podnosili swoje kwalifikacje. W kompleksie tego budynku znajdowała się stołówka, która praktycznie przez 24 godziny wydawała posiłki. Znajdowała się sala gimnastyczna do prowadzenia gier zespołowych. Znajdowało się wiele mniejszych pomieszczeń do uprawiania innych sportów, a także znajdowały się świetlice, na których rozwijana była działalność kulturalna i oświatowa. Ja sobie wynotowałem takie zdanie, które napisał kiedyś Maurice Denis pod koniec XIX wieku. On napisał coś takiego: sztuka jest uświęceniem natury, owej natury stanowiącej powszechną własność, która zadowala się samym swoim istnieniem. I taka jest właśnie twórczość Kazimierza Machowiny. Jest to uświęcanie natury, tej natury, która jest wokół nas. Także Kaziu, bardzo Ci dziękujemy za Twoje malarstwo, które dostarcza tyle radości w naszym zwariowanym świecie. I myślę, że jedyne, co można zrobić, to po prostu kontemplować jego dzieła. Maluje się to, co człowiek czuje, co kocha. No. Ja lubię, jak prace zabierają emocjonalny ładunek, czy akty, czy pejzaże, tematyka sakralna. Świat, który przedstawia Kazimierz Machowina, nie jest takim zaczarowanym światem. To jest świat trochę takiej baśni. Sam Kazimierz Machowina również pisze wiersze, jest też poetą. Zresztą jego wiersze były opublikowane w takim albumie, który ukazał się w ubiegłym roku, poświęcony jego malarstwu i jego poezji. Patrząc na świat, patrzy nie tylko jako artysta plastyk, jako malarz, ale także jako poeta. Wigilia. Zszedł Chrystus z przydrożnej kapliczki. Do młyna na wigilijną wieczerzę idzie. Owsianego płatka i szczupaka jeszcze gadającego niesie. Gwiazdy siadają na olszynowych wąsach, a wiatr obraca koroną wróblami utkaną. Idzie gościńcem kłaniających się chałup. 12 razy odezwał się zegar wiszący pośród topoli, gdy księżyc końcami butów zastukał w komin młyna, budząc Edka Suchotnika. Znaleźliśmy tutaj materiały sprzed 7,5 tysiąca lat. Kultur neolitycznych, pierwszych rolników, którzy dotarli na teren Polski. Jest to zespół kilku jam, czyli takich dołów wykopanych w celu wydobycia gliny do oblepiania domów lub takich jam domowych, przydomowych piwniczek. Z warstwy tych jam znajdujemy ceramikę, która ma charakterystyczne zdobienie w postaci linii rytych.
Na podstawie metod przyrodniczych, metody C14, udało się wydatować takie zabytki na okres właśnie z tamtych lat. Każdy, który kupuje działkę na terenie Nowej Huty, ale również na terenie Krakowa, powinien się liczyć z tym, że będzie miał przyznany nadzór archeologiczny. I w zależności od tego, jaki to jest teren, może to być tylko nadzór, ale może się to tak samo łączyć z większymi badaniami archeologicznymi. Obszar Nowej Huty, tak jak wielokrotnie podkreślamy, jest jednym z najlepiej rozpoznanych pod względem archeologicznym terenów nie tylko w Polsce, ale wcale to nie oznacza, że już wszystko na tym terenie wykopaliśmy. Najwięcej odkryć mamy z tego okresu, kiedy człowiek z takiego łowcy i wędrowcy stał się rolnikiem i osiadł w jednym miejscu. To miało miejsce na terenie Nowej Huty ponad 7 tysięcy lat temu. I od tych 7 tysięcy lat ludzie na terenie Nowej Huty żyją właściwie nieprzerwanie. Przez te 7 tysięcy lat pozostawili mnóstwo śladów swojej obecności, czy to w postaci osad, czyli miejsc zamieszkania, czy to w postaci cmentarzysk, czyli miejsc, gdzie się chowano. Także przez te 6 tysięcy lat my odkrywamy bardzo wiele śladów ludzkiej obecności. Te ślady są ukryte w ziemi, w związku z tym nie wiemy, gdzie one występują, przynajmniej nie zawsze wiemy, gdzie one występują i czasami spotykają nas takie przyjemne niespodzianki, jak tutaj przy ulicy Rzepakowej,